Hej, cześć, siemanko, z tej strony Bartek i witam was w kolejnym odcinku serii, w której robię serwer Minecraft Vanilla. Tak, i mam w ręce śnieżkę, a to oznacza, że mam... pokazałem wam już. Spawn warp, tak. Warpa na spawn. Po jakiejś tam najpierw pokażę wam może command block i później powiem, jak to działa. No wiecie, nie? Dobra. Tak więc wbijamy tam na dół. Tutaj na dole jest zegarek hopperowy. Tutaj jest zbugowany redstone. Nie wiem, czemu się tak dzieje. Będę musiał chyba tekstur paka naprawić. Sprawdzę, czy na normalnych też tak jest. Sprawdźmy ten mit. Aha, na normalnych tak nie ma, dlatego będę musiał naprawić tekstur paka. Dobra. Naprawię sobie tekstur paka kiedyś już. A na razie się tym nie przejmujmy, to jest tu podłączone. Tu jest, zmienia spawn orb scoreboard na 0 w zakresie 20 kratek. I tutaj teleportuje kogoś, kto nie ma, kto ma 0 w jailu. Że ogólnie nie jest w jailu i tu dokładnie na spawna kogoś, kto ma spawn warp minimum 1 i maksimum chyba też 1, nie, ogólnie 1 minimum i score jail 0 minimum i maksimum też 0 każdego, czyli patrzcie, rzucę sobie śnieżkę i mi się spawn warp zwiększa po prawej stronie. I tak to mniej więcej działa. Znaczy, jestem za blisko, żeby to zadziałało, ogólnie za blisko spawna. I to na razie wyłączyłem, bo gdyż iż ponieważ nie jest mi to potrzebne. Efekt to się przyda. Herd, właśnie. Particles na razie będzie wyłączone, dlatego Ctrl-A, Ctrl-C, OK. Mogłem to zrobić inaczej, ale dobra. Game mode. To można już zniszczyć. Efekt. I tu po prostu postawię. Oto tutaj będzie stało i już. Chociaż. No dobra, postawię to tutaj już. Repeater i to. Chociaż mniej by lagowało, jakbym to podłączył tak. Będą mniejsze laksony. Ok. Jakoś to będzie działać. Mam teraz efekt? Mam resistance, ok. To już mogę wywalić. Tutaj oświetlić. Oświetlić, tak. Dokładnie. Co to tutaj? Mogę zrobić tak, żeby to jakoś zakryć. Nie wiem czemu, po co i na co, ale zakryję. I tutaj, żeby nie było odświeżania czanków światła. Przez to, no wiecie, zakryję po prostu. Tutaj zamykam to i już wiecie, mam nadzieję, jak to działa. Teraz wam pokażę, jak to działa. Odsunę się trochę od spawna. Rzucam śnieżkę i mnie teleportuje po jakimś czasie. Tak więc śnieżki, każda śnieżka będzie teraz używana jako spawn warp. Jako warp na spawna, jeśli chcecie wrócić na spawna, to rzucacie śnieżkę i jesteście. Tak to mniej więcej działa. Tak więc teraz pokażę wam, że jeśli jesteście w jailu, to nie działa. Wejdę teraz do jaila. I patrzcie. Nie działa, nic. Nie działa. Teraz muszę sobie zrobić scoreboard players set jail 0. Pokażę wam jeszcze granice świata. TP 0 100 1500 i tam dalej nie można wyjść. Teraz pozmieniam kilka rzeczy. Border set zrobiłem na spawnie. Później zrobiłem. Nie. Center zrobiłem na spawnie. Set zrobiłem 1500, tylko 3000. Chociaż 3001 powinienem zrobić, żeby było lepiej. I
World 3000, czyli tak naprawdę w każdą stronę od spawnu tylko, tylko 1500 kratek. Dobra, mam jeszcze troszkę czasu i sprawdzę teraz, czym już wykończyłem. Chyba jeszcze nie wykończyłem. Aha, a mówiłem, że wykończę. Tu są... są bugi ze światłem, no ale trudno. To będzie trzeba przeżyć, niestety. Niestety, trudno. Tak bywa. I tutaj w sumie mógłbym postawić coś innego zamiast tego szkła. Na przykład bariery. Szkoda, że tego nie ma w inwentory kreatywnym. Tylko muszę sobie to zgiwować, że tak powiem. Tak więc zamienię sobie to może. Jestem już i wygląda to tak. Myślę, że 100 razy lepiej. No może nie 100, ale na pewno troszkę lepiej niż tamto. I to tak ciekawe jakby tu... What? Co? Tu nie ma nic? What? Bo na survivalu oczywiście nie widać tych barier. Nawet tych... Nie wiem jak to się nazywa. Aha, no tak. Dobra, zapomniałem. Dobra, nieważne. Hitbox? Chyba tak. Jakoś tak. I nie widzisz tego po prostu. Hitboxa tych barier. Tak więc sklepik. Tam jakieś właśnie... No, jaki sklepik? To są teleporty, baranie. Dobra, dobra, będę pamiętał. I tak. Mogliby wprowadzić jakąś komendę, która by pozwalała na... Na co by pozwalała? Aha, już wiem. Na robienie nowych komend w Minecrafcie. Że na przykład, gdy się wpisze spawn, to się wraca na spawna. Wiecie, coś w stylu warpy, tylko komendami, żeby można było dodawać nowe komendy. Albo na przykład, gdy się wpisze diament, to jest komenda do tego przypisania give diamond do tej osoby, która by to wpisała na przykład. To było całkiem spoczko, nie? Dla mnie, mi się by to podobało w każdym razie. I mogliby coś takiego wprowadzić, ale no chyba im się nie spieszy, żeby to zrobić. Chociaż wprowadzili już tytuły, które można by tutaj zrobić. I chyba trochę pokombinuję z tytułami. Nie, co ja robię? Już jestem i już wiem jak to zrobić, patrzcie na to. Tutaj jest ekstra tekst, czyli to drugie. A to jest pierwsze, kolor white i kolor coś tam. No to mam nadzieję, że ogarniecie. Tutaj sobie jak chcecie, to możecie to popatrzeć. Tak, tak więc to jest serwer Minecraft Live. I on tak sobie miga. Aż się nie odsuniemy dość daleko. Jak jesteśmy już dość daleko, to znika za jakiś czas. Każdy, kto będzie na spawnie, będzie miał wyświetlane Minecraft Live owner Bigaming. Tak, tak więc myślę, że z tym tutaj akcentem możemy się już pożegnać. Moja głowa pięknie między tym akurat wystaje, że tak powiem. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek. Jeśli tak, to strzelcie łapkę w górę. Łapkę w górę mnie zmotywuje do nagrywania. I tak, piszcie w komentarzach, co mam robić jeszcze na tym serwerze. Bo jak nie będziecie pisać, co zbudować albo coś, to po prostu chyba niedługo skończę tą serię. Ponieważ no kiedyś skończą mi się pomysły, tak? Albo zacznę tak rzadko rzucać, że praktycznie co 2 miesiące albo rzadziej, więc jak chcecie to... Chcecie serię, to piszcie, tak? No co mam robić? Jakieś takie sensowne zadania. Ten odcinek chyba dość długi będzie, ale to trudno się mówi. Dzięki za oglądanie, łapkę w górę, jeśli się spodobało. Napiszcie jakiś komentarz, jeśli jesteście nowymi widzami. Bądź nie jesteście widzami raczej, to zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za oglądanie filmu i do następnego filmu. Narka.